wręczamy odznaczenia zwyczajowe, honorowe, należne naszym wspaniałym jubilatom. Poza wszystkim organizujemy podniosłą uroczystość. Gdy się na nich patrzy, to robi się ciepło na sercu, a przyznam, że nawet troszkę mi się oczy zaszkliły, gdy ksiądz celebrujący mszę poprosił wszystkie pary na środek kościoła i zachęcił do odnowienia przysięgi małżeńskiej. Naprawdę trudno było uczestnikom mszy ukryć towarzyszące nam wówczas wzruszenie. No po prostu przepiękne, najlepsze wrażenia, można powiedzieć z nutką nadziei, że sobie samym też życzymy takiej pięknej dojrzałości kiedyś. Wychowaliśmy trzech synów bardzo utalentowanych, zdolnych, grzecznych. Żadnego kłopotu nie mieliśmy z dziećmi. No a mąż jest też, nigdy się żeśmy nie kłócili przez te 50 lat. Zawsze ze sobą w zgodzie jakoś rozwiązujemy problemy. To my zaraz jak troszeczkę się coś przemówimy, to zaraz po prostu godzimy się. Nie ma tam dni jakichś takich cichych. O, zawsze rozmawiamy ze sobą. Bo ja jestem po prostu taka zgodna, bardzo lubię, życzliwa jestem do ludzi. Różnie było, ale jakoś poradziliśmy sobie przez te 50 lat. Wychowaliśmy troje dzieci. Wnuków mamy sześcioro i jedną prawnuczkę. Wspólnie radziliśmy sobie, no jesteśmy razem, no różnie było i pod górkę i z górki, no ale wspólnie razem, no staraliśmy się, żeby to ten związek trwał jak najdłużej. I muszę wyznać, że ten widok wzruszył mnie ogromnie. No wciąż pamięci dzień, gdy pierwszy raz słyszałem Ciebie. Pamiętam każdą chwilę, każdy uśmiech Twój. Zgraźmy się. Czas nie ostudzi ludzkich serc, gdy